Witajcie. To postscriptum jest do odcinka hashtagów, gdzie zgadywaliśmy, czy dana osoba urodziła się mężczyzną czy kobietą. Wbrew pozorom jest to bardzo ciekawy problem. Ciekawy problem pod tym względem, że dotyczy on przynajmniej jednej osoby z 20 tysięcy narodzonych. Tak stwierdzają naukowcy. Ktoś się rodzi i w wieku dziecięcym zaczyna rozumieć, że jest osobą innej płci. Nie pasuje mu ta skóra, w której jest. Zachowuje się jak osoba płci przeciwnej. I częściej koleguje się, bawi się z osobami też płci przeciwnej niż jest. Bawi się zabawkami, takimi jak bawi się płeć przeciwna. Może to tak dziwne brzmi, ta cała płeć, ale nie chcę tutaj rozgraniczać dziewczyna, chłopak. Ale tak to jest. Częściej z tego co wiadomo, zdarza się to przejście z mężczyzny w kobietę. Częściej mężczyźni chcą być kobietami. W drugą stronę jest to trochę rzadziej. Słuchajcie, jest to transseksualizm. Rzecz, która kiedyś, jak ktoś był chory, bo jest to w jakiś sposób choroba, była praktycznie bardzo dla nich, dla tych osób ciężka. W obecnych czasach, przy tak rozwiniętej już chirurgii plastycznej, jak widzieliście na tych zdjęciach, można już zrobić praktycznie wszystko. Można wziąć, dorobić wszystkie części ciała, które ma płeć przeciwna niż ktoś jest. Można dorobić biust. Można dorobić genitalia. Damskie, męskie. Nie ma z tym żadnych problemów. Leczenie hormonami się robi. Jest to po prostu choroba, którą ten ktoś musi przejść, jeżeli bardzo chce być inną osobą innej płci. Nie ma się tutaj za bardzo z czego śmiać. Jest to dla tych ludzi naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, żeby po prostu mogły być tym, kim chcą być. I wiele osób tak robi. Tak jak powiedziałem, 1 na 20–30 tysięcy osób w ten sposób zmienia swoją skórę, swoją płeć. Nie są to homoseksualiści, żebyście nie mylili takiego pojęcia. Transseksualista i homoseksualista są to zupełnie dwie różne osoby. Homoseksualista jest to osoba danej płci, która chce współżyć z tą osobą takiej samej płci. Natomiast transseksualista po prostu jest osoba, która źle się czuje w swojej skórze, w swojej płci i chce tą skórę zmienić na inną. A sam odcinek, no widzieliście, zgadywaliśmy, czasami nam się udawało to zgadnąć, czasami nie. Naprawdę jest bardzo ciężko takie rzeczy, jeżeli ktoś chciał być i wszystko robił w tym kierunku, żeby być kobietą, bo w tym przypadku akurat mieliśmy tak, że mieliśmy tylko zamiany w kobietę. Bardzo ciężko takie rzeczy rozróżnić. Czasami prawdziwa kobieta, jak widzieliście, bardziej przypominała, że mogła być kiedyś mężczyzną, niż ta, która z mężczyzny przeistoczyła się w kobietę. I dla takich ludzi też trzeba mieć szacunek. Jeżeli gdzieś kiedyś się dowiecie, że ktoś zmienił w ten sposób swoją postać, trzeba mieć dla takich ludzi tylko szacunek, bo żyją przynajmniej teraz tak, jak by chcieli, gdy byli mali. Wam życzę, żebyście się czuli dobrze w swojej skórze i żebyście całe życie mogli być tym, kim teraz jesteście. Trzymajcie się, chłopaki i dziewczyny. Do następnych hashtagów. Hej!